Hej, cześć, witam was w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Zaczynamy nową grę. Poziom. Miałem znowu wziąć zakładę, ale myślę, że chcę sobie trochę pograć. Myślę, że wyźwigniemy średni od razu. Bo ostatnio grałem na zagładzie. To jest szalone jednak. A weźmiemy sobie to. Włączone. Wyłączone. I jedziemy. No i zaczynamy przygodę Geralta w trzecim Wiedźminie. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Thank you.
miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. Dziękuję za samouczek. Kontynuujemy. Dobra, gdzie my mamy ten klucz? Okej. Zaraz znajdziemy. Nie ma tutaj zadania. Okej, to się nam przyda. Bo dużo tych zadań będziemy wykonywać. Czy to nie tutaj jest kluczyk? O proszę, jak najbardziej. Teraz otwieramy drzwi. Da się zamknąć po sobie? O, zgasiliśmy przy okazji lampkę. Dobra, idziemy. Nie będziemy spowalniać. Chodzi o to, żeby tutaj fajnie tą grę przejść. Jak najmniej odcinków. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłem notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Piruet. Źle. Postawa.
wystarczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz znieść opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Nie no, pomijamy to. Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz? Dokładnie. Co się tak chwalisz? No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. To będzie miała karę. Patrzcie, zakrwawiona skóra. Co to? No tylko nie daj się zmylić. A więc właśnie, a tu dziki gór. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! To tylko zły sen. Oby.
porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. No już jest jasno. Geralt. Człowieku. Ślepiś jest. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca, ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Ule. Bez problemów pokonanych. Nie. Jesteś paskudny. Bardzo łatwo. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. No, płotka. Idź na tu. A jak tu schować miecz?
Najpierw jeszcze bym chciał zlutować wszystkie itemy. O, teraz sobie biegamy Geraltem. Wcześniej się jakoś nikt nie dało. Ale na spokojnie. Dzisiaj mamy 11, możemy świętować. Nie dość, że niepodległość 98 lat, to jeszcze mecz z Rumunią. Tylko, czy my tam nie dostaniemy po dupie? To będzie dobre pytanie. I sorki, że tak mało komentuję, ale wolę się wczuć w grę. Epikunek teraz. Te samouczki będą mi tu przeszkadzać, ale wolę już je przejść. Coś do picia. Nie ma nic. Nawet innego potka? O kurde. A jest tutaj. A teraz jak to zjeść? Kurde, właśnie tak to jest, jak się dużo zapomina. Nie tak. Ej, no serio, ja zapomniałem. Dobra, jak nie pamiętam, to najwyżej wsiądziemy do konia. Chociaż nie, zrobię save'a najpierw. No dobrze, i co z tego? Dobra, zapisane. To do następnego odcinka, bo będą krótkie odcinki, tak z 20 minut. Sprawdzę, czegoś jeszcze nie zapomniałem. A to będę zbierał poza materiałami. Dobra, na razie.